Tomasz Nykiel i Wiktor Marconi. Witamy w ostatnim, przed świętami Bożego Narodzenia, podsumowaniu tygodnia, a dzisiaj będziemy rozmawiali m.in. o wypowiedziach ministra Sikorskiego w związku z katastrofą smoleńską. Przybliż naszym widzom temat, jak to wyglądało, co mogliśmy usłyszeć. Pan redaktor Nykiel wie, że ja nie lubię mówić o katastrofie smoleńskiej. A już mówiliśmy jednak tyle razy na ten temat. Nie, w tym tygodniu to przyszło z drugiej strony. I zdziwiło mnie, po co Sikorskiemu, może inaczej, po co Platformie. To jest wiceprzewodniczący, oprócz to, że pan Sikorski jest naszym ministrem spraw zagranicznych, jest też wiceprzewodniczącym Platformy. Po co Platformie szum wokół wraku? Bo to była raczej akcja nie na faktycznie sprowadzanie wraku, tylko na szum medialny. Jeśli ktoś, dyplomata, szef dyplomacji, idzie do Lady Ashton, prosi ją o pomoc w sprawie jakiejś tam, to zazwyczaj siedzi cicho, aż sprawa nie będzie załatwiona. A Radosław Sikorski był z audiencją u Lady Ashton, szefową dyplomacji Unii Europejskiej, w sprawie pomocy ewentualnej w sprowadzaniu wraku Tu-154 do Polski, wyszedł z tego spotkania i od razu zaczął tweetować, zwołał konferencję prasową. Tak się nie robi. I ja się zastanawiam cały czas, czy Sikorski nie gra po prostu na siebie. Czy nie chce odrobić trochę straconego seksapilu politycznego w środowiskach prawicowym. Tam Sikorski uchodzi za zdrajca. Na pewno ta cała akcja nie przyczyni się do tego, że wrak znajdzie się szybciej albo wolniej w Polsce. Jest to nasza własność, powinien on wrócić. Okej. Natomiast czy jest to priorytet, czy priorytetem nie są te stracone miejsca pracy, o których mówiłem w tamtym tygodniu? No nie wiem, jak redaktor Nykiel myśli? A w nawiązaniu do zwolnień w fabryce Fiata, o których już wspomniałeś i mówiliśmy w zeszłym tygodniu, to mniej więcej wiemy, jak te zwolnienia będą wyglądały, jak będą wyglądały odprawy, tam chyba na poziomie 9-10 miesięcznych pensji. Te osoby, które nie zostaną zwolnione chyba po 59 roku życia, o ile się nie mylę. No w tym okresie ochronnym. Mhm. Tak. No ale strata jest i niedyskusyjna. Ja cały czas czekam na to, jaki jest pomysł rządu, aby to odrobić. Bo tak jak mówiłeś, jest strata. Tylko jak tę stratę odrobić? I to nie w roku 2015 czy 2020, tylko już teraz. Ci pracownicy, te osoby prawdopodobnie stracą pracę pomimo odpraw, pomimo łagodnego lądowania, stracą pracę już w pierwszym kwartale. No to w drugim kwartale trzeba mieć pomysł, tak? Tego pomysłu na razie nie widzę. W województwie śląskim dodatkowo zawirowania polityczne, ja wiem, o tym nie rozmawiamy, bo my rozmawiamy o województwie dolnośląskim, ale na sytuację krajową duże bezrobocie na Śląsku waży. Te pieniądze z odpraw pewnie też tym ludziom pewnie szybko się skończą. Rzadko kto przeznaczy je na przekwalifikowanie, ewentualnie rozłoży je na te 9 czy 10 miesięcy pensji. Pamiętasz, co było z górnikami? Górnicy dostawali po 40 i więcej za rządów Buzka. No i nie starczyło na długo. To miękkie lądowanie, o którym mówiłem, to owszem. Ale krótkie miękkie lądowanie. Tak, miękkie, ale krótkie. Z telemarkiem. Teraz przejdźmy do spraw dolnośląskich, a tutaj sytuacja Śląska-Wrocław, bo mieliśmy okazję w czwartek przeczytać wypowiedzi prezydenta Rafała Dudkiewicza w Fakcie, gdzie mówił, że będzie starał się przejąć wszystkie udziały w Śląsku-Wrocław, ponieważ Zygmunt Solorz-Żak
po tym, jak nie wypaliła sytuacja z galerią. Nie chce już dofinansowywać. Jeszcze dzisiaj czytałem informację o tym, że nie chce po prostu sponsorować tego klubu. Miał pomóc na finansowanie, żeby ten klub się sam finansował z galerii, a nie chce tego klubu sponsorować, a wiemy, że w tym momencie 51% jest w rękach właściciela Polsatu. No, mistrz Polski tak naprawdę w tym momencie dotowany jedynie z budżetu Wrocławia. Wiemy, że kolejna transza tych pieniędzy na początku przyszłego roku jest przygotowywana. No i Śląsk, raczej Dudkiewicz decyduje, że jest w stanie miasto utrzymać Śląsk na takim poziomie, jaki jest, samemu, bez Solorza. Pan płaci, pan wymaga. Tylko sytuacja jest ciekawa nie tylko z tego punktu widzenia. Jeśli analizujemy sytuację z punktu widzenia politycznego, no to dla prezydenta Rafała Dudkiewicza ciężko będzie wytłumaczyć swoim podatnikom, że tutaj, prawda, każdy wrocławianin coś na tego Śląska daje z własnej kieszeni, ale własność jest Solorza. No. A umówmy się, klub ekstraklasowy nie jest tani. Dokładnie. Z drugiej strony, ze strony biznesowej, to już sytuacja robi się naprawdę ciekawa, bo wielu ludzi próbowało pana Solorza wyrzucić, czy wrogo przyjąć jego udziały w różnych spółkach. Nikomu się to nie udało. Z drugiej strony pan Solorz-Żak, kiedy próbował, czy miał taki zamiar przyjąć we władaniu daną spółkę, to zawsze z sukcesem. Więc zadanie jest raz, że karkołomne, bo na pewno tutaj roboty dla mecenasów różnych i doradców kapitałowych będzie, oj będzie. I świadomość, że Urząd Miasta mierzy się z zawodnikiem biznesowym niedużego formatu, bardzo dużego formatu. No a teraz już do, najbliżej do naszego jeleniogórskiego podwórka. Wspominaliśmy w jednym z naszych programów o pracowitym końcu grudnia dla radnych. No i sprawie tak naprawdę ustawy uchwał dotyczącej śmieci. Mamy taką uchwałę, wiemy, ile zapłacimy za sieci śmieci nieposegregowane drogo. I te posegregowane. Drogo. No i okazuje się, że drogo. Na pewno nie zaskarbili sobie włodarze miejscy tutaj poparcia i przychylności mieszkańców Jeleniej Góry taką decyzją. Myślę, że plan był taki, że miał być koniec świata, a go nie ma. Aha, czyli by się jakoś usprawiedliwiło, udało się z tej decyzji uciec, ale, ale się nie udało. No niestety. Świat dalej trwa i to popsuło. I to popsuło szyki, no i niestety jest, jest jak jest. Znaczy ja czekam na rozwój wydarzeń, tak? Trzeba będzie wybrać firmę, która zajmie się odbieraniem tych śmieci, bo tutaj będzie prawdopodobnie, musi być przetarg. No i czy MPGK będzie jedynym graczem w tym momencie na rynku, czy nie? Świąt jeszcze nie ma, ale jesteśmy niezwykle blisko. I mamy bardzo, bardzo dużo jeszcze znaków zapytania. Niewiadomych tak naprawdę jest więcej niż, niż stałych. Wiemy, ile zapłacimy. I to, to nie jest dobra wiadomość. Ale jeśli będzie dobra pogoda dla śmieci, mówiąc przenośnie, to niewykluczone, że urząd zmieści się w stawkach mniejszych. Może inaczej, cały świat, cała Polska przeważnie mieści się w niższych opłatach. Ale to chyba wtedy musielibyśmy mieć taką sytuację, że do przetargu stanie kilka firm i one będą rywalizowały cenowo. A jeżeli stanie jedno przedsiębiorstwo, będzie monopolistą. Nie ma sensu brać mniejszych pieniędzy, bo mniej zarobi. Więc jeżeli MPGK będzie tylko odbierało te śmieci i wiemy, że na przykład to przedsiębiorstwo jest jako jedyne przygotowane na to technologicznie, sprzętowo, więc może być tak, że zapłacimy tą stawkę, którą zaproponowali nam radni. Oby nie. Oby nie. Oby nie. To A znaczy, jeszcze jedna ja sprawa. Wierzę, że jeśli tort jest tłusty, jeśli do wzięcia są pieniądze niemałe, to znajdą się chętni,
którzy zrobią to za cenę mniejszą niż MPGK. Ale też będą na jedzeniu. Prawa rynku, tak? Rynek jest piękny, rynek działa, dlatego że jest właśnie mamy takie możliwości. I wierzę w naszych przedsiębiorców, bo śmieci to też biznes, że znajdą się tacy, jeśli nie w Jeleniej, to w ościennych gminach, którzy będą mogli konkurować z MPGK. Ja mam taką nadzieję, po to, żeby cena poszła w dół. A jeszcze jedno kolejne zapytanie co do tej uchwały. Mamy śmieci posegregowane i nieposegregowane. I Wiktor Marconi deklaruje, że będzie śmieci segregował, ale wychodzi z workiem na śmieci, okazuje się, że te śmieci nie posegregował. Kto to sprawdzi? Jakie będą konsekwencje? I na przykład, jeżeli ktoś jest mieszkańcem wspólnoty, to później cała wspólnota będzie odpowiadała za jedną osobę, z tego względu, że nie jedna osoba korzysta później z pojemnika na śmieci, tylko wiele. To potem powiedzą, że to nie ich, tylko ze wspólnoty obok podrzucił. Tak. A jeżeli ktoś podrzuci i na przykład ktoś ze firmy odbierającej śmieci sprawdzi i zobaczy, że tam są śmieci nieposegregowane. Albo Straż Miejska będzie chciała nam wejść do domu i sprawdzić, czy mamy trzy różne śmietniki, czy tam nie wiem ile powinno być, żeby te wszystkie śmieci posegregować. A kto to mówi, że ja mam segregować, to w śmietniku mogę to segregować, jeśli to przed śmietnikiem, wyciągać z worka i... Tak, dokładnie. I dlaczego mielibyśmy wpuścić Straż Miejską do domu? Dlatego, że mamy państwo policyjne, to nie wiesz o tym. Nikt bez nakazu do naszego domu nie może wejść. Teoretycznie. Straż Miejska, żeby sprawdzić śmieci. Agenci, i palimy w piecu jeszcze. Dokładnie. Agenci od Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, czy mamy telewizor, policja i różne służby o 6 rano. No okej. Okay. Wracając do śmieci. Ja już sobie wyobrażam, jakie to tarcza i jakie to problemy ta ustawa i ten obowiązek, bo według mnie powinniśmy dążyć do tego, aby to był obowiązek segregacji śmieci. Jakie to nosi ze sobą, prawda, straszne konsekwencje. Ale tym różnimy się, prawda, od... dążymy do tego, żeby być Europejczykami, to tym się różnimy od, nie wiem, teraz rzucam, Azjatów czy mieszkańców Południowej Ameryki, że te zdobycze cywilizacyjne trzeba czymś opłacić. Trudem segregowania śmieci też. Przez to my udowadniamy, że lepiej korzystamy ze środowiska i mniej płacimy za śmieci. Jeśli będą tacy, którzy na przekór zdobyczy cywilizacyjnej będą chcieli zrobić inaczej i będą odrzucali tę wspaniałą europejską ideę, no to tak naprawdę, jeśli będzie akceptacja społeczna, żeby oni tak robili, to tak będzie. Będzie wokół tego mnóstwo szumu. Członkowie jednej wspólnoty mieszkaniowej nawiążą grupę na Facebooku, na którą będą nadawali na członków innej wspólnoty mieszkaniowej i całe hejterowanie związane ze śmieciami, bo ten mi podrzucił niesegregowane, a ten... A to jest takie polskie, to jest takie nasze, ja już wielokrotnie to podkreślałem. To nic, nie szkodzi. Ważne, aby cel był jasno określony. Mamy mniej śmiecić i musimy dążyć do tego, aby te śmieci segregować. Jeśli urząd miejski, jeśli organy władzy samorządowej zechcą nam pomóc, tak, niższą stawką, to dobra nasza. Mówiliśmy o tym, że Straży Miejskiej nie za bardzo chcemy wpuszczać do domu, ale żeby tak świątecznym akcentem skończyć, bo już po weekendzie Wigilia, to może wpuścimy kogoś do tego wolnego talerza przy stole i tym zakończymy nasz program. Do tego namawiam. Też chciałbym złożyć w imieniu własnym i całej redakcji Karkonosze Play najlepsze życzenia, żeby te święta były magiczne, żeby te święta były ciepłe w atmosferze rodzinnej, żeby nikt w święta
nie marudził, żeby telefon nie dzwonił, chyba że z życzeniami. Dokładnie. Wszystkiego najlepszego. Do zobaczenia.